Dziś mamy mówić o wydarzeniach, które rozgrywały się dawno. Zbliżamy się do teraźniejszości. Ale w istocie to, co łączy wydarzenia, o których dziś będę mówił i zachęcał do rozmowy, wziąłem sobie zegarek, żeby nie rozgadać się za bardzo i żeby zostawić czas na właśnie pytania, dyskusje, którego zabrakło poprzednim razem. Z góry też od razu przeproszę, że będę musiał wyjść punktualnie, nawet gdzieś za 5:45, tak się składa. Niestety muszę być dzisiaj w Krakowie wieczorem. Otóż to, co łączy te sprawy, które dzisiaj będę omawiał i które być może wywołają w związku właśnie z tymi połączeniami ze współczesnością pewną dyskusję, to początek strachu przed Rosją w naszej historii. Tego strachu nie było wcześniej, w tym okresie, o którym mówiłem, bardzo dziękuję, o którym mówiłem na naszym pierwszym spotkaniu, kiedy Polska i Ruś przez kilka wieków obok siebie żyjąc, przenikając się na niedużym pograniczu, nie przesądzającym o życiu jednej lub drugiej strony, choć cywilizacyjnie dryfujące w różnych kierunkach, nie były egzystencjalnym dla siebie wzajemnie zagrożeniem. Sytuacja zmieniła się w momencie, kiedy wydawało się, że to właśnie Polska staje u szczytu swoich możliwości. I tak było, że Polska w XIV wieku, łącząc się z Litwą w 1385 roku, mądrą decyzją panów małopolskich, którzy postanowili oddać rękę króla czy królowej Jadwigi, w formalnej nomenklaturze nosiła tytuł króla, a nie królowej, księciu pogańskiemu Litwy Jagielle, który w zamian za to wyniesienie na polski tron miał oczywiście ochrzcić siebie i swój kraj. Ta decyzja uczyniła z państwa pod berłem Jagieły, a potem jego następców, w związku z tym Jagiellonów, największe terytorialnie państwo w Europie. Moskwa była w tym czasie krajem stosunkowo niewielkim, nie przekraczającym mniej więcej terytorium dzisiejszej Polski, czyli poniżej 300, no wtedy Moskwa miała poniżej 300 tysięcy kilometrów kwadratowych w drugiej połowie XIV wieku. A więc wydawało się, że w tym momencie, kiedy Polska łączy się z Litwą, to zwłaszcza kiedy Polska i Litwa tak skutecznie rozstrzygnęły w militarnym zwarciu najważniejszy swój problem strategiczny, jaki i dla Litwinów, i dla Polaków stanowiło państwo zakonne nad brzegami Bałtyku, odpychające od tego morza zarówno Polskę, jak i Litwę. Wydawało się, że po rozwiązaniu tego problemu, rozwiązaniu jeszcze w 1410 roku po Grunwaldzie cząstkowym, jeśli idzie o skutki polityczne, ale militarnie decydującym, bo Grunwald był ciosem, po którym zakon podnieść już się nie był w stanie, że tym bardziej sytuacja geopolityczna państwa polsko-litewskiego stawia je w pozycji uprzywilejowanej w walce o dominium nad Europą Wschodnią. A jednak te przyczyny, które omawialiśmy miesiąc temu, przyczyny, które wykraczają poza sferę polityki, a dotyczą religii i cywilizacji, sprawiły, że ten układ sił wyglądał inaczej, niż wynikałoby to z rzutu oka na mapę, z takiego rozeznania tylko sił dających się policzyć, wymierzyć gołym okiem. Ta różnica, która stawiała Moskwę w uprzywilejowanej sytuacji, o tyle mniejszą, o tyle z pozoru słabszą, sprowadzała się przede wszystkim do faktu, że Moskwa reprezentowała, tak jak cała niemal Ruś dawna, ta, która znalazła się wskutek ekspansji litewskiej w XIV wieku pod panowaniem w dużej części właśnie wielkich książąt litewskich, to jednak to, co łączyło Moskwę i Ruś, to wspólna wiara prawosławna, wyznanie prawosławne i kultura, a nawet głębiej cywilizacja
bizantyńska, która tę wiarę, to wyznanie obudowała, jeśli można tak powiedzieć. Oczywiście wiemy o tym, że państwo moskiewskie, część Rusi, można interpretować w tym czasie, tę część północną, wschodnią, jako obszar, w którym dominowały wpływy nie cywilizacji bizantyjskiej, ale innej, tej, która wynikała z dwójpółwiekowej dominacji nad Rusią żywiołu mongolskiego. O tym mówiłem już poprzednim razem. A więc cywilizacja, jak to nazwie po wiekach Felix Konieczny, turańska. Ktoś może nazwać ją mongolską, ktoś azjatycką, czy tak jak dzisiaj przyjęło się to nazywać eurazjatycką. Niezależnie jednakże od tego bardzo ważnego elementu, istotna była i w obu przypadkach, zarówno w porównaniu Bizancjum, jak i w porównaniu cywilizacji turańskiej, czy wpływów turańskich, czy mongolskich, w obu przypadkach cywilizacji łacińskiej, różnica była wyraźna, głęboka, nie dająca się przekroczyć w ciągu jednego pokolenia, dwóch, a nawet trzech, czterech, pięciu pracy kulturalnej, która zaczęła się, jeśli idzie o relacje między Polską a tą częścią Rusi, która została wchłonięta przez państwo litewskie, z chwilą chrztu. Od tego momentu wpływy cywilizacyjne łacińskie przez Polskę, przez Uniwersytet Krakowski przede wszystkim, który był szczególnie ważnym ich ogniskiem, przez Kościół katolicki naturalnie, idą w kierunku Litwy. Warto przypomnieć, że drugim rektorem odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego po Stanisławie ze Skarbimierza był w 1401 roku książę Jan Drohicki, jeden z kuzynów Jagiełły, reprezentujący już naród litewski, etniczną wspólnotę litewską. To świadczyło właśnie o zamyśle, o zamiarze kulturowym, kulturowej pracy, jaką ten uniwersytet, a szerzej Polska, chciała wykonać i wykonywała w stosunku do Litwy. Czy Polska miała dość sił, by zmienić całą Ruś? To było pytanie, które stawało praktycznie przed władcami Polski, Litwy. I używam celowo liczby mnogiej tutaj, bo jak wiemy, Jagiełło po okresie sporów, bardzo gwałtownych zresztą, ze swoim kuzynem, Witoldem Aleksandrem, doszedł do ostatecznej, trwałej i wiernej do końca życia Witolda, bo on zmarł pierwszy, zgody. Zgody polegającej na faktycznych współrządach, a raczej na oddaniu Litwy pod zarząd dożywotni Witolda. Mimo kolejnych formuł Unii Polsko-Litewskiej, nie będziemy w te zagadnienia wchodzić, to faktycznie Witold od 1394 roku właściwie no dość konsekwentnie do końca życia, do 1430 roku, wierny Jagielle, wierny związkowi z Polską, sprawował, można powiedzieć, realną władzę na Litwie. I to właśnie Witold rozważał te możliwości, które stały przed nim w momencie, kiedy oparty o Polskę mógł iść dalej na wschód. Witold, przypomnijmy, pochodził, właściwie cała rodzina Giedyminowiczów była związana więzami pokrewieństwa z różnymi książętami ruskimi, z Rurykowiczami. I tu związki z Twerem, głównym państwem, księstwem, które rywalizowało w XIV wieku z Moskwą o przewodnictwo nad tą Rusią niezjednoczoną przez Litwę, były szczególnie bliskie w rodzie Giedyminowiczów. A więc jakby wpisana była w rodzinną tradycję ta perspektywa sporu, w szczególności to nawet nie Witolda dotyczyło, ale samego Jagiełły, bo był synem Julianny Twerskiej. W całą rodzinę Giedyminowiczów wpisana była ta tradycja rywalizacji raczej z Moskwą,
a zatem i ze względów rodzinnych była ta można powiedzieć, ten element konfliktu jakby wpisany. Już sam Olgierd, ojciec Jagiełły, stawał dwa razy pod Moskwą, pod jej murami, sięgając prawie po władzę nad tym miastem, ale rezygnował z ostatecznej rozprawy, wiedząc o tym, że siły Litwy nie wystarczają jeszcze na kontrolowanie całej Rusi. Do tego pomysłu wraca Witold właśnie w ostatnich latach XIV wieku, rozpatrując tę możliwość, o której chyba już Państwu wspominałem na poprzednim naszym spotkaniu, ale chcę od niej wyjść w dzisiejszej naszej refleksji, a mianowicie możliwość podboju całej Europy Wschodniej, całej Rusi w jednej rozstrzygającej kampanii, tej mianowicie, w której sprzymierzył się z jednym prawowitym zresztą pretendentem do tronu czy do władztwa nad Złotą Ordą, pozostałością panowania Mongołów nad rozciągającego się na zachodzie od Wołgi do Krymu, przeciwko drugiemu pretendentowi, z którym z kolei sprzymierzyła się Moskwa. Decydująca bitwa rozegrała się latem 1399 roku nad Worsklą, to jest rzeka na terenie wschodniej Ukrainy dzisiejszej, gdzie na głowę wojska Witolda i sprzymierzone z nimi wojska polskie, posiłki polskie zostały pobite. Nie przez wojska ruskie, które walczyły po obu stronach zresztą, ale przez wybitnego ucznia Timura Kulawego, największego zdobywcy tamtych czasów, który właśnie oddelegował swojego, można tak powiedzieć, poddanego do przejęcia władzy nad Złotą Ordą. W bitwie nad Worsklą prysły nadzieje Witolda na zjednoczenie całej Europy Wschodniej. I od tego momentu, można powiedzieć, Litwa zaczyna ograniczać swoje aspiracje w walce z Moskwą. Chce ustabilizować raczej swoje granice, niż rozszerzać je dalej na wschód. Można powiedzieć, co by było gdyby, używając tego tak często dzisiaj ulubionego i stosowanego chwytu w refleksji nad historią, gdyby Witold wygrał bitwę nad Worsklą. Mówiliśmy już o tym, jeszcze raz tylko przypomnę. Wydaje mi się, że w takim scenariuszu, kiedy Litwa wygrywa tę bitwę, Witold wygrywa tę bitwę, Moskwa zostaje wchłonięta zaraz po niej przez Litwę. Żywioł litewski, który liczył wtedy mniej niż 10% ogółu ludności państwa litewskiego, zmieniłby się w mniejszość poniżej 5%, może 4% w tak zjednoczonym, ogólnym ruskim państwie. Oczywiście z tak znikomą mniejszością, mniejszością rządzącą formalnie, Witold czy którykolwiek z jego następców nie mógłby liczyć na utrwalenie tego panowania na zasadach przewagi żywiołu litewskiego, czy choćby względnej równowagi. Musiałby rozpuścić się w żywiole ruskim bez reszty, w żywiole, który zatriumfowałby cywilizacyjnie, kulturowo i politycznie siłą swoich tradycji. Zatriumfowałby, przekształcając Litwę w państwo ruskie. Nie mogło być inaczej, to wynikało z proporcji sił. Litwinów było kilkanaście razy mniej niż Rusinów na terenie Europy Wschodniej. I to przesądzało o tym, że tylko w przypadku podziału Rusi na dwie strefy, jedną, w której jest Litwa i w której działają coraz intensywniej wpływy kulturowe łacińskie za pośrednictwem Polski, tam mogła udać się przez wiek, przez dwa wieki, symbioza, a może nawet synteza kulturowa, synteza, która przyniesie w efekcie to, co dzisiaj nazywamy Białorusią i Ukrainą. Dwa kraje słowiańskie, wschodniosłowiańskie, kraje, które wyszły z obrządku prawosławnego, ale które przez wieki egzystencji w
w państwie litewskim, a potem w połączeniu i pod wpływem państwa polskiego i kultury polskiej, a przez nią szerzej kultury europejskiej, zmieniły swój charakter, zyskały nową tożsamość. Podsumowanie tego procesu najkrócej można znaleźć w słowach chyba najdobitniejszego współczesnego białoruskiego historyka Hienadzia Sachanowicza, który w swojej historii Białorusi pisze tak. Znalazłszy się w sferze wpływów cywilizacyjnych Europy, stała się Białoruś miejscem syntezy kultury greko-łacińskiej. Razem z Ukrainą od XVI wieku Białoruś stanowiła pomost zachodnich wpływów kulturowych na Ruś moskiewską, która nie poznała epoki odrodzenia w ogólnoeuropejskim znaczeniu tego słowa. Rezultatem tych wpływów, jak napisał polski historyk Stanisław Kot, stało się to, że już po 100 latach można było stawiać słupy graniczne kultury zachodnioeuropejskiej na Dnieprze i na Dźwinie, gdyż te idee i wartości, którymi żył Paryż i Rzym, sięgały już teraz wschodnich granic Białorusi. Tak, to był efekt tego, że Litwa zjednoczyła się, połączyła się z Polską i jednocześnie efekt tego, że Litwa, a raczej Witold, przegrał bitwę nad Worsztą, nie poszedł dalej na wschód, nie stworzył imperium, które objęłoby całą Europę Wschodnią, po granice wschodnie Rusi. Mówię o tym dlatego, że by wskazać raz jeszcze z naciskiem na znaczenie tego czynnika wyznaniowo-cywilizacyjnego. Siła wyznania prawosławnego, przyciągająca siła dla żywiołów ruskich na terenie wschodniej Europy, była wciąż przemożna. Pamiętajmy, że nie jest to czas wyraźnej identyfikacji narodowej. Nowoczesne narody rozwijają się późno. Najważniejszym wyróżnikiem identyfikacji człowieka w późnych wiekach średnich była oczywiście religia, przede wszystkim religia. Czy jestem katolikiem, czy jestem prawosławnym? Później dojdą do tego oczywiście wersje protestantyzmu. To było najważniejsze i może tak powinno być, to jest najważniejsze, ale wtedy narodowość była słabszą, powiedziałbym, alternatywą, jeśli w ogóle tak można to ująć, dla tożsamości religijnej. Najważniejsze było to, do jakiego kościoła chodzę, z jakim kościołem jestem związany. Nawet jeśli do kościoła chodziło się raz w miesiącu albo raz do roku, bo sieć parafialna nie była przecież taka gęsta. Otóż to właśnie sprawiło, że Moskwa, choć o tyle mniejsza, pozostając stolicą metropolii prawosławnej, tej, która przenosiła się w długich peregrynacjach z Kijowa, pustoszonego już od początku XIII wieku przez stepowych najeźdźców, dalej na wschód i na północ, osiadła na początku XIV wieku w Moskwie. A więc serce prawosławia słowiańskiego znalazło się w Moskwie. To miało ogromne znaczenie od 1328 roku. Świadomie chciał wykorzystać ten element dla swojej polityki imperialnej, ówczesny wielki kniaź moskiewski Iwan Kaleta. Kaleta to samo znaczy w języku ruskim, co i po polsku, prawda? Czyli ten, który umiał zbierać pieniądze. Zbierał je dla Hana Złotej Ordy, ale przy okazji był poborcą, można powiedzieć, podatków na całej Rusi, zależnej od Hana, dla mongolskich zdobywców, czym wzbudzał rzecz jasna nienawiść u swoich współbraci, ale jednocześnie umiejętnie zbierał te pieniądze w taki sposób, by wzmacniać cały czas swoją wotczynę, jak to się mówiło, czyli swoje państwo, Moskwę, i uzależniać od siebie sąsiadów, inne księstwa ruskie, które mogłyby jej, czyli Moskwie, zagrozić w walce o prymat nad wschodnią słowiańszczyzną. To właśnie Iwan Kaleta, czy Kalita, jak kto woli, który wariant, sformułował program zbierania ziem ruskich, w którym Moskwa wystąpiła po raz pierwszy właśnie w okresie jego panowania, które kończy się w 1340 roku, jako pretendent do zebrania wszystkich ziem, które należały niegdyś do Rusi kijowsko-nowogrodzkiej.
ta zuchwała z perspektywy realnych sił, jakimi dysponowała wtedy Moskwa, propozycja właśnie dzięki obecności, związaniu z Moskwą, metropolii prawosławnej, zaczęła szybko nabierać realnych kształtów. Ważnym punktem na drodze Moskwy do zyskania takiego właśnie duchowego przewodnictwa nad Rusią i projektami jej zjednoczenia stała się chwilowa, bardzo przelotna, ale ważna bitwa, jaką Dymitr Doński stoczył nad Donem właśnie, następca, wnuk Iwana Kality, z Tatarami, na chwilę przeciwstawiając się swoim mongolskim zwierzchnikom i triumfując w walce z nimi w bitwie na Kulikowym Polu w 1380 roku. Ta bitwa nie przyniosła trwałego zysku strategicznego, bo już rok potem Tatarzy spustoszyli Moskwę. Dymitr musiał uciekać ze swojej stolicy. Ale była propagandowo znakomicie wykorzystana przez Moskwę. Moskwa zdjęła dzięki tej bitwie odium z siebie, jakie spadało na nią zasłużenie wśród innych księstw ruskich, odium właśnie głównego kolaboranta władzy mongolskiej, tego, który zawsze najwierniej służył hanom mongolskim, zbierając ich podatki, organizując karne wyprawy represyjne przeciwko niepokornym, niepłacącym trybutu książętom, takim właśnie jak książęta twerscy na przykład. A więc bitwa na Kulikowym Polu takie miała znaczenie przede wszystkim propagandowe, wzmacniające aspiracje moskiewskie. Dymitr Doński jednakże był księciem, który znał miarę swoich możliwości i traktował jako wielki zaszczyt to, że może związać się rodzinnie z Witoldem, z potężniejszą znacznie, mimo bitwy pod Worsklą, przegranej w 1399 roku, potężną dynastią Giedyminowiczów. I tak się złożyło, że właśnie kolejni Rurykowicze po Dymitrze Dońskim będą po matce Giedyminowiczami właśnie. Będą związani z tą dynastią, która panowała na Litwie. A wykonawcą testamentu syna Dymitra Dońskiego zostanie wyznaczony właśnie przez tegoż syna Wasyla I, wielki książę Witold. A więc w latach 20. XV wieku, kiedy książę Witold, choć nie udało mu się zrealizować wielkiego planu podboju całej Europy Wschodniej, umocnił niesłychanie Litwę po bitwie pod Grunwaldem, umocnił panowanie nad świeżo przyłączonymi do Litwy, ponownie zresztą, ale tym razem na trwałe, okręgami smoleńskimi, z samym Smoleńskiem, który zdobywali wspólnie rycerze litewscy i polscy w 1405 roku z Siewierzem, Czernichowem, tymi ogromnymi ziemiami, które leżały w pasie już najbliżej okalającym Moskwę. Witold, umocniwszy w ten sposób Litwę, zyskał jeszcze w dodatku prawo opiekuństwa nad wielkimi książętami, nad młodym wielkim księciem moskiewskim Wasylem II. Ale nie podjął, jak widzimy, wiemy z historii, żadnej już bardziej ofensywnej polityki wobec Wschodu, bo wiedział, że Litwa nie może inaczej opanować całej Europy Wschodniej, jak zmieniając swoją tożsamość, stając się prawosławną Rusią. Nie chciał tego. Chciał zachować przewagę elementu elitarnego litewskiego, którym swoje miejsce znajdą także rody ruskie, ale nie na zasadzie dominującej, a na zasadzie współrządzącej. Do tego właśnie szczególnie wygodne dla Litwy było oparcie o Polskę, o katolicką, łacińską Polskę. Ten czynnik religijny daje znać o sobie za panowania, długiego panowania
księcia, który zjednoczy na blisko pół wieku władztwo nad Litwą i Polską. Książę Kazimierz, który w 1440 roku obejmuje w bardzo młodym wieku tron wielkoksiążęcy w Wilnie, a 7 lat później, po 3-letnim oczekiwaniu bezskutecznym na powrót starszego brata Władysława z bitwy pod Warną, obejmie także tron w Krakowie. To właśnie Kazimierz Jagiellończyk utrwali, można tak powiedzieć, związek polsko-litewski i jednocześnie utrwali defensywne nastawienie Litwy wobec Europy Wschodniej. Świadectwem tego defensywnego nastawienia stał się tak zwany pokój wieczysty zawarty między Kazimierzem Jagiellończykiem i Wasylem II, który zyskał przydomek ślepy wskutek kalectwa, które zostało mu zadane w wojnie domowej moskiewskiej. Ten pokój z 1449 roku był pokojem, można powiedzieć, rozgraniczającym strefy wpływów w Europie Wschodniej. Rozgraniczającym, by tak rzec, korzystnie dla Moskwy. A mianowicie Moskwa do swojej strefy wpływów w tym pokoju zaliczyła Nowogród Wielki, ogromną republikę kupiecką, rozciągającą swoje panowanie aż do rzeki Ob na granicy z Azją od Bałtyku, i Psków, także silną republikę kupiecką na zachodnich peryferiach Nowogrodu. Wreszcie trzeci element sporny, taki, który wciąż pozostawał poza władztwem formalnym i Litwy, i Moskwy, czyli Twer, ten miał pozostać w sferze wpływów litewskich. A więc tak, można powiedzieć, zostały podzielone zasięgi czy zakresy wpływów dwóch rywali o przyszłe panowanie w Europie Wschodniej. Litwa nastawiała się wyraźnie na obronę tylko swoich wpływów. Wiadomo było, że najważniejszą zmianą, jaka może nastąpić w geopolityce tego sporu w najbliższych latach, było to, w czyich rękach znajdzie się Nowogród. Najbogatsze państwo w tej części Europy, wielokrotnie bogatsze od Moskwy, bogatsze także od Litwy, bogate swoim charakterem kupieckim. Ta kupiecka republika, która funkcjonowała praktycznie rzecz biorąc niezależnie od X, a przynajmniej od XI wieku, stała się jednym z najważniejszych czynników gospodarczych w Europie Północno-Wschodniej w całym okresie dojrzałego średniowiecza, dominując w handlu nad Morzem, nie tylko Białym, ale nad częścią Morza Bałtyckiego, jako główny partner i rywal potężnego Związku Kupców Niemieckich Hanzy. Nowogród sam terytorialnie był mniej więcej czterokrotnie większy od Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. To, co było siłą gospodarczą Nowogrodu, jego charakter wolnej republiki kupieckiej, był zarazem źródłem jego słabości politycznej. Oligarchie kupieckie można było łatwo rozgrywać przeciwko sobie, grupy, można tak powiedzieć, na które dzieliła się ta oligarchia kupiecka rządząca Nowogrodem, na stronnictwa, prawda, raz sprzyjające wpływom litewskim, raz moskiewskim. Moskwa jako swój, można powiedzieć, przyczółek wpływów w Nowogrodzie uczyniła rzecz jasna biskupa prawosławnego Nowogrodu, wokół którego koncentrowały się jej wpływy i straszenie wpływami litewskimi, przez które będzie docierała do Nowogrodu łacińska wiara, czyli wiara fałszywa, nieprawdziwa, zagrażająca tożsamości prawosławnych mieszkańców kupieckiego Nowogrodu. Oczywiście ta kwestia wyznaniowa, choć ważna w realiach politycznych Nowogrodu, nie była jedyną i być może nie najważniejszą. Ważne dla elity kupieckiej Nowogrodu było to, czy będzie mogła ona zachować swoją wolność, wolność handlu przede wszystkim, z której wyrastało jej bogactwo. I tu zdawali sobie sprawę bogaci kupcy nowogrodzcy z tego, że łatwiej im będzie tę wolność zachować przy Litwie niż przy Moskwie.
Stąd też zapraszają na kniażenie, czyli do roli księcia tytularnego, bo w Nowogrodzie książę miał charakter tylko tytularny, takiego wynajętego dowódcy sił zbrojnych Nowogrodu. Zapraszali książąt litewskich coraz chętniej, a nie moskiewskich. W tym czasie, kiedy ta walka o przyszłość Nowogrodu zaczęła wchodzić w fazę decydującą, nastąpiła zmiana na tronie moskiewskim. Zmiana bardzo ważna, ponieważ po Wasylu II, którego panowanie trapiły przede wszystkim wojny domowe i stąd Moskwa nie mogła przejść do żadnej energicznej ofensywy w tym czasie, objął tron jego młody syn, Iwan III, największy bezspornie z władców rosyjskich, choć rzadziej o nim słyszymy, mniej działa na naszą wyobraźnię niż jego wnuk Iwan IV, czy daleki potomek Piotr Wielki. To jednak fundatorem potęgi państwa moskiewskiego, prawdziwym założycielem Rosji był właśnie on, Iwan III, panujący w latach 1462-1503. Jego energiczne władztwo podejmowało program, który odziedziczył po swoim prapradziadku, Iwanie Kalicie, zbierania ziem ruskich. To było dla niego najważniejsze. Zebrać wszystkie rozproszone jeszcze księstwa ruskie i uderzyć w końcu na Litwę, głównego rywala w tym procesie. Iwan III umiał znakomicie wykorzystać wszystkie nastręczające się okazje, by wzmocnić pozycję Moskwy. W tym czasie symbolem defensywnej polityki Litwy było, ale bardzo ważnym na przyszłość, było uwieńczenie sukcesem starań o założenie drugiej metropolii prawosławnej w Europie Wschodniej. Tą metropolię ustanowiono ponownie w Kijowie. W ten sposób prawosławie wschodniej Słowiańszczyzny uzyskało drugą stolicę. Obok Moskwy pojawiła się ta druga stolica w Kijowie, oczywiście w zasięgu panowania książąt litewskich. To oznaczało, że Litwa nie chce już, by tak rzec, połączyć się z prawosławiem moskiewskim, zająć Moskwę, ale chce swoich prawosławnych, jeśli można tak powiedzieć, objąć opieką duchową, której związki polityczne z Moskwą będą przecięte. Autonomiczną, jeśli można tak powiedzieć, opieką duchową. To był problem stały dla państwa litewskiego, potem dla państwa polsko-litewskiego, jak traktować prawosławną ludność ilościowo dominującą przecież w tym państwie. Czy będą to tacy sami lojalni poddani jak Litwini na Litwie, przynależący do tej grupy elitarnej rządzącej? Czy będą taką samą grupą potem już w państwie polsko-litewskim jak poddani łacińscy, katoliccy? Początkowo, jak wiemy, w Unii Polsko-Litewskiej prawa polityczne były zagwarantowane dla tych, którzy przyjmą chrzest w obrządku łacińskim. Ale już od roku 1433 właściwie wszystkie istotniejsze prawa i osobiste, i polityczne zostają prawosławnym na Litwie przywrócone. Świadectwem potęgi prawosławia na Litwie niech będzie choćby takie wyliczenie, że w połowie XV wieku, tuż przed masowymi konwersjami na religie protestanckie, przede wszystkim na kalwinizm w największych rodach magnackich, na 54 największe rody trzęsące, jeśli można tak powiedzieć, Litwą, 20 zachowało wiarę prawosławną, 34 przyjęło w ciągu 150 lat katolicyzm. To oznaczało wciąż potężną rolę prawosławia w strukturze nie tylko demograficznej, ale elit władzy Litwy. Dlatego dążenie właśnie Litwy, by swoich prawosławnych uczynić niezależnymi od prawosławia moskiewskiego, od metropolii moskiewskiej. To dążenie, które skumuluje się i zakończy ostatecznie bardzo dramatycznymi zmianami w końcu XVI wieku, przeskakując jakby wydarzenia, mogę od razu ten punkt dopowiedzieć. Przypomnijmy, w 1589 roku najpierw
Moskwa zyskuje ogromny sukces prestiżowy, podnosząc swoją metropolię do rangi patriarchatu, piątego samodzielnego całkowicie patriarchatu prawosławnego po Jerozolimie, Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopolu, piątym patriarchatem ekumenicznym, czyli powszechnym, stanie się Moskwa. I 6 lat później spierają się historycy, czy w odpowiedzi na ten fakt, czy wskutek niezależnej od niego dynamiki wydarzeń następuje Unia Brzeska, ta, która miała zjednoczyć prawosławnych poddanych króla państwa polsko-litewskiego, króla Rzeczpospolitej z Rzymem. Oczywiście będziemy wracali do tego wydarzenia, ponieważ wiąże się ono bardzo mocno z konsekwencjami, jakie przyniesie w XVII wieku z wojnami na Ukrainie, wojnami o Ukrainę. Tu chcę tylko jakby pokazać pewien ciąg zdarzeń związany właśnie z kwestią religii i połączenia czynnika religijnego z, by tak rzec, wiernością czy orientacją polityczną. A więc 1461 rok Litwa uzyskuje swoją metropolię prawosławną w Kijowie. Rok później, jak już wspomniałem, tron w Moskwie obejmuje Iwan III. Iwan III bardzo szybko przystępuje do energicznych działań. Pierwszym sukcesem, który nieoczekiwanie wpada mu w ręce, sam nie mógłby go osiągnąć, gdyby nie odwieczna polityka Rzymu, starania o nawrócenie prawosławia na wiarę prawdziwą, starania, za które Rzym wielokrotnie chciał płacić cenę polityczną, bardzo dotkliwą dla tych, którzy z Moskwą sąsiadowali. To właśnie z inicjatywy Rzymu wyszedł pomysł ożenku Iwana III z siostrzenicą ostatniego cesarza Konstantynopola, księżniczką Zoe, która zamieszkała po likwidacji władztwa jej ojca, brata ostatniego cesarza Konstantynopola, który panował na terenie Peloponezu. Kiedy i tam dotarli Turcy, ona przeniosła się do Rzymu i stamtąd właśnie niejako wianie tej wielkiej idei zjednoczenia kościołów wysłana została księżniczka Zoe do Moskwy. Oczywiście z nawrócenia Iwana III absolutnie nic nie wyszło na wiarę chrześcijańską w obrządku łacińskim. Przeciwnie, Zoe stała się najwierniejszą, można tak powiedzieć, rzeczniczką tradycji prawosławnej, tej, która przecież wiązała się z jej wychowaniem domowym, z tradycją bizantyńską. Ale pamiętajmy też, i to warto koniecznie przypomnieć, że jest to czas upadku Bizancjum 1453 roku, kiedy podejmowane były w tamtym okresie, w XV wieku, liczne próby właśnie połączenia kościołów, od soboru florenckiego poczynając, kiedy próbowano w ten sposób ratować Bizancjum i nie udało się to, a Bizantyńczycy, tym bardziej po upadku swojego miasta i ci, którzy zachowali wiarę prawosławną, uważali, że wszelkie próby porozumienia z łacinnikami kończą się w taki właśnie sposób. Nie udzielą pomocy realnej, politycznej, a zabiorą duszę. Wtedy rodzi się w prawosławiu to powiedzenie: lepszy turban niż kapelusz, prawda? Chodzi o kapelusz kardynalski oczywiście. A więc, że lepiej już poddać się muzułmańskiemu panowaniu, niż związać się przymierzem czy jakąkolwiek ugodą duchową, zwłaszcza ze światem łacińskim. To właśnie w tym momencie, kiedy upada Bizancjum i kiedy księżniczka Zoe w 1472 roku staje w Moskwie, Moskwa urasta świadomie już do rangi spadkobiercy Bizancjum. Do momentu, dopóki trwało Bizancjum, choćby jako maleńkie państwo otoczone ze wszystkich stron przez wrogów, to Bizancjum miało bezdyskusyjnie pierwszeństwo w świecie prawosławnym. Cesarz był tylko jeden, Bizancjum. Kiedy cesarz zginął w bohaterskiej walce z Turkami na murach Konstantynopola,
w tej próżni, która powstała w świecie prawosławnym, próżni politycznej, bo patriarchaty trwały przecież. Moskwa sięga nieoczekiwanie po ten wielki spadek, spadek do roli dziedzica imperium, imperium rzymskiego, które podzieliło się w starożytności na dwie części, wschodnią i zachodnią, wschodnią dziedzicząc Bizancjum, przekazało z chwilą swojego upadku tę tradycję Moskwie. To właśnie czas, kiedy rodzi się stopniowo doktryna Moskwy III Rzymu, po tym pierwszym znad Tybru przechodzi to dziedzictwo imperialne nad Bosfor do Konstantynopola, a kiedy Konstantynopol upada pod ciosami pogan za swoją niewierność, jak to interpretowali właśnie twórcy doktryny Moskwy III Rzymu, niewierność, czyli zgodę na unię z Rzymem, na unię florencką. Wtedy prawosławie przenosi swą stolicę imperialną do Moskwy, ostatniego kraju zresztą, w którym prawosławie było religią panującą, by tam utrwalić swoją, można tak powiedzieć, swój matecznik i stamtąd rozpocząć wielką rekonkwistę prawosławia. Sam fakt ożenku z dziedziczką w pewnym sensie tych tradycji bizantyńskich, wielkiego księcia moskiewskiego, jakoś uprawomocniał, symbolicznie umacniał te aspiracje. Księżniczka Zoe, jak twierdzą niektórzy, przynosi na dwór moskiewski tę tradycję dwugłowego orła, orła, który był przecież symbolem cesarstwa bizantyńskiego, choć jak twierdzi znakomita badaczka warszawska, pani profesor Krystyna Chojnicka, pochodzenie tego dwugłowego orła jest bardziej złożone, być może wiąże się on paradoksalnie z wpływami drugiego cesarstwa, tego, które stolicę swoją znajdowało wtedy w Wiedniu, o czym za chwileczkę Państwu powiem. Ale wpływy bizantyńskie na pewno w sensie ideowym stają się mocne z chwilą tego orzenku, wzmacniają ideowo bardzo mocno, bardzo, bardzo poważnie Moskwę. Ale Iwan nie myśli tylko o wpływach ideowych. Zawiera 3 lata później kluczowo ważny, czyli w 1475 roku, sojusz z nowym tworem politycznym, który po rozpadzie Złotej Ordy usadawia się na 3 wieki w Europie Wschodniej, z Hanatem Krymskim. To ogromnie ważny sojusz dla Moskwy, ponieważ potęga Hanatu Krymskiego przez następnych 30 lat będzie wiernie służyła Moskwie w spychaniu Litwy, państwa polsko-litewskiego, do głębokiej defensywy. Ale i na tym dyplomatycznym ruchu niezmiernie ważnym Iwan nie poprzestaje. Interesuje się dalej głębszą polityką europejską. Pierwszy raz Moskwa wypływa na wody polityki europejskiej właśnie za Iwana III. Iwan podejmuje kontakty najpierw z najważniejszym i najgroźniejszym bezpośrednio rywalem Jagiellonów w Europie Środkowej, którym był wtedy król narodowy węgierski Maciej Korwin, twórca czy odnowiciel potęgi państwa węgierskiego w połowie XV wieku po śmierci Władysława Barneńczyka, który stanął na drodze do narzucenia Budzie, stolicy państwa węgierskiego, władztwa dynastii jagiellońskiej. Potęga państwa węgierskiego przyciągała uwagę powab niezwykle cywilizowanego, można tak powiedzieć, kulturalnie stojącego najwyżej w tej części Europy dworu budzińskiego. Przyciągała uwagę Kazimierza Jagiellończyka, tam kierował swoją uwagę, odciągając ją od Europy Wschodniej. Tam chciał umieścić swoich synów na tronie. Podobnie jak na drugim wakującym wtedy tronie w Pradze, gdzie także chwilowo zasiadł przedstawiciel rodzimej grupy elitarnej Jerzy Spodjebradu. Ale to, co dla nas charakterystyczne, to to, że Iwan natychmiast, można użyć chyba tego wyświechtanego porównania z pełnym podziwu, wrażeniem, jakie wynosi się z polityki Iwana III, z takim orlim spojrzeniem był w stanie ogarnąć mapę Europy, choć oczywiście jej nie oglądał, bo map wtedy na dworze moskiewskim rzecz jasna żadnych nie było.
i dostrzec, że właśnie tu w środku Europy, na zachód i południe od Polski, od Krakowa, można szukać sojuszników, by zgnieść potęgę państwa polsko-litewskiego w sojuszu z innymi europejskimi, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, zachodnioeuropejskimi partnerami. Maciej Korwin był pierwszym sojusznikiem w 1484 roku. Ale już 2 lata później Iwan III sięga dalej, tam, gdzie tego się spodziewamy bardziej, do dworu w Wiedniu, do cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Przez Norymbergę idą te kontakty dyplomatyczne do Wiednia w jedną stronę, do Moskwy w drugą stronę i w 1486 i 7 roku po raz pierwszy dochodzi do wymiany poselstw. To, co dla Iwana ważne, to nie tylko sojusz antyjagielloński z Habsburgami, ówczesnymi cesarzami, ale także potraktowanie jego aspiracji do roli tego wschodniego cesarza poważnie przez tego równego mu partnera w Europie Zachodniej, czyli przez cesarza. Zabiega po prostu o uznanie tytułu cara. Pierwszy raz ten tytuł wchodzi do tytulatury Iwana III. Jeszcze niekonsekwentnie, nie stale stosowany, na stałe przyjmie go dopiero jego wnuk Iwan IV, ale to Iwan III zaczyna walczyć o uznanie tytułu cara, czyli cesarza. Te wszystkie przygotowania dyplomatyczne, które mają osaczyć Jagiellonów, zyskują dodatkową, można tak powiedzieć, wymowę, jeśli uświadomimy sobie, że właśnie w tym czasie Iwan III dokonał decydującego ruchu na mapie geopolitycznej Europy Wschodniej, jakim było pochłonięcie Nowogrodu. Stało się to w roku 1471 i ponownie, by rzecz przypieczętować, w roku 1478-9. Stało się w okolicznościach, które do dzisiaj budzą emocje niektórych historyków i takie właśnie rozważania, co by było gdyby. Bo Nowogród, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie narasta wokół niego, osaczenia przez Moskwę, szukał wsparcia w Krakowie, w Wilnie, u Kazimierza Jagiellończyka. I przedstawicielka tej pro, można tak powiedzieć, jagiellońskiej orientacji w Nowogrodzie, Marta, czy Marfa, posadnica, czyli żona posadnika, tego, no można powiedzieć, tej głowy kupców nowogrodzkich, doprowadziła do zawarcia sojuszu, formalnego sojuszu z Kazimierzem Jagiellończykiem, który zobowiązywał Kazimierza do udzielenia pomocy Nowogrodowi w przypadku najazdu moskiewskiego. A jednak Kazimierz nie wywiązał się z tego sojuszu, nie wysłał ani jednego żołnierza, rycerza na pomoc Nowogrodowi w 1471 roku. Ta sama sytuacja powtórzy się, kiedy po raz drugi i ostatni uderzy na Nowogród Moskwa, by przypieczętować swoją przewagę w tym kraju i wywożąc już po tym drugim razie w charakterystyczny dla siebie sposób elity miejscowe, zsyłając je w głąb państwa moskiewskiego i wprowadzając swoje elity, kolonizując, można tak powiedzieć, centrum Nowogrodu. Otóż i w tym drugim przypadku, w 1478-9 roku, Kazimierz, mimo układu sojuszniczego z Nowogrodem i układu sojuszniczego z Hanami Ordy Kazańskiej, która była także miała iść na pomoc Nowogrodowi przeciwko Moskwie, nie ruszył na pomoc Nowogrodowi. Sam Han Kazański ruszył na spotkanie wojsk polsko-litewskich, ale żadnych nie spotkał. I tak w 1480 roku, po nieudanej interwencji Hana, właśnie tej kazańskiej ordy, zakończyło się 2,5-wiekowe panowanie czy przewaga mongolska nad ziemiami wschodniej Słowiańszczyzny. Kilkanaście lat potem ta resztka Złotej Ordy została rozbita przez Moskwę. I wraca pytanie, dlaczego tak się stało? Oczywiście pierwsza odpowiedź, dlaczego Kazimierz Jagiellończyk nie pomógł, nie interweniował. Przypomnijmy, że to już jest po pokoju toruńskim, który rozwiązał, jak się wydawało, skutecznie sprawę krzyżacką.
Pomorze Gdańskie zostało odzyskane. Zakon stał się uzależniony de facto, resztka zakonu, od państwa polskiego. Nie był już poważnym zagrożeniem. Ale Kazimierz Jagiellończyk zwracał wtedy swoje oczy właśnie na południe, na Pragę i na Budę, na te dwory, stolice, gdzie chciał osadzić swoich synów i które bliższe Krakowowi znacznie bardziej pociągały go swoim poziomem cywilizacyjnym, nie tylko jego, ale elity polskie, małopolskie przede wszystkim, i swoimi powabami, by tak rzec, i ekonomicznymi, i kulturowymi, i politycznymi. To było potwierdzenie łacińskiej orientacji Polski, zwrot ku południowi. Próba sięgnięcia po władztwo nad Nowogrodem, nie mamy oczywiście żadnych śladów refleksji Kazimierza Jagiellończyka nad tymi problemami, przypomnijmy, że był królem niepiśmiennym, więc nie ma zapisu jego myśli politycznej. Ale, no bo to jego starszy brat był przygotowywany do władztwa, Władysław, który zginął pod Warną. Ale jeśli zastanowić się nad możliwościami, które stały wtedy przed nim, to próba sięgnięcia po Nowogród oznaczałaby, i mógł to sobie wyobrażać Kazimierz Jagiellończyk, po prostu niesłychane rozciągnięcie linii komunikacyjnych, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, logistyki jego imperium. Kazimierz Jagiellończyk zdawał sobie sprawę z tego, jak to jest trudne wyzwanie dla niego, bo przecież objeżdżał swoje ogromne państwo przekraczające 1 000 000 km². Z Krakowa do Wilna, przez Grodno, czasem w dół, na południe, na ziemię ukraińskie. To były marszruty liczące 1000 km, które król pokonywał. Czy mógł liczyć na to, że obejmie w ten sposób ziemię sięgające po Ob? Czy mógł liczyć na to, że może rozszerzyć swoje władztwo tak głęboko na obszar, w którym dominuje prawosławie ruskie, kiedy wciąż jeszcze są problemy ze zasymilowaniem, jeśli można tak powiedzieć, tej ludności prawosławnej, która żyje w państwie litewskim. A przede wszystkim, kiedy tak poszerzone po Ob, po północne granice Uralu, władztwo jagiellońskie byłoby narażone, jak to ujął współczesny historyk biograf Iwana III, na uderzenie moskiewskiej siekiery w tym najbardziej rozciągniętym, najwęższym miejscu. Po prostu strategicznie, geopolitycznie Moskwa była w wyścigu o Nowogród znacznie bliżej, znacznie lepiej położona. Była otoczona władztwem nowogrodzkim, podczas gdy dla Litwy, a tym bardziej dla państwa polsko-litewskiego, to były bardzo dalekie północno-wschodnie peryferie. A więc czy to starania o trony południowe, czy wyraz głębszej, fundamentalnej orientacji elit państwa polsko-litewskiego, orientacji łacińskiej, kierujących ich zainteresowanie ku południowemu zachodowi raczej niż ku północnemu wschodowi. Czy to właśnie taka kalkulacja, nazwijmy to strategiczno-logistyczna, czy wreszcie dywersja moskiewska, bo i ta jest bardzo ważna w tym przypadku, odegrały swoją rolę, przesądzając o losie Nowogrodu, o nieudzieleniu mu pomocy przez państwo polsko-litewskie. Ta dywersja polegała przede wszystkim na zorganizowaniu ogromnego spisku bojarów ruskich przeciwko Kazimierzowi Jagiellończykowi. Spisku, który miał doprowadzić do jego zgładzenia w czasie jednej z podróży właśnie na Litwę, ale który w porę wykryty zakończył się zgładzeniem dwóch najważniejszych spiskowców. Trzeci, Fiodor Bielski, zbiegł do Moskwy, gdzie zresztą jego córka wyszła za mąż, za syna Wasyla, za syna Iwana III Wasyla i zostanie matką Iwana Groźnego. Ten spisek wstrząsnął w końcu lat 70., właśnie w czasie drugiego uzależnienia Nowogrodu od Moskwy, wstrząsnął podstawami władztwa Kazimierza Jagiellończyka na ziemiach ruskich, na Litwie. Uświadomił raz jeszcze ten problem, o którym tutaj wielokrotnie mówiłem, że panowanie litewskie nad ziemiami ruskimi wewnątrz państwa litewskiego nie było wcale takie pewne ani ustabilizowane. Napięcia wewnętrzne wciąż trwały między elitą litewską, w sensie etnicznym, i elitą ruską. A więc
Można powiedzieć, że Kazimierz Jagiellończyk do końca swojego panowania konsekwentnie zajmował tę defensywną postawę wobec Moskwy, wobec której Moskwa potrafiła znakomicie wykorzystać swoje szanse i skupiła w tym czasie wszystkie pozostałe księstwa ruskie, włącznie z Twerem, Nowogrodem. Na Psków przyjdzie pora dopiero w 1510 roku. Wszystkie ziemie ruskie poza Litwą znajdą się wkrótce pod panowaniem moskiewskim. I wtedy Moskwa będzie już partnerem nie słabszym, ale silniejszym od Litwy. Ten moment właśnie odnotował na kartach swojej kroniki roczników, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Jan Długosz. Na ostatnich kartach swojego dzieła zauważa po raz pierwszy problem Moskwy, że Moskwa będzie krajem niebezpiecznym, groźnym dla państwa polsko-litewskiego, że trzeba będzie się z nim liczyć. Kończył swoją kronikę w 1479-80 roku. To był właśnie czas, kiedy ten cień Moskwy po raz pierwszy zawisł nad Litwą. Od tej pory wiadomo już było, że to Moskwa przejdzie do ofensywy, która uderzy na Litwę. Litwa ofensywy już od 100 lat, czy od 80, nie prowadziła wobec Moskwy. I rzeczywiście wkrótce potem, kiedy tylko Kazimierz Jagiellończyk zamknął oczy w 1492 roku, Moskwa przystępuje do bezpośredniej ofensywy przeciw państwu litewskiemu. Zaczyna się seria 6 wojen prowadzonych przez Moskwę, wymierzonych w państwo litewskie, których celem była po prostu likwidacja Litwy, wyrwanie Litwie wszystkich ziem ruskich. W pierwszej wojnie, w latach 1492-94, Moskwa zagarnęła księstwa pograniczne, olbrzymi szmat ziem ciągnących się od właśnie Czernichowa i Siewierza na wschód od dzisiejszej Białorusi, aż po właśnie granicę Nowogrodu. Wojna, w której Litwa okazała się zdecydowanie słabsza militarnie, a walczyła sama jeszcze bez pomocy Polski. Przypomnijmy dlatego, że po śmierci Kazimierza Jagiellończyka Litwa i Polska miały dwóch władców. Tym razem formalnie także dwóch. Na Litwie Aleksander, a w koronie Olbracht. To oczywiście była bardzo sprzyjająca sytuacja dla Moskwy. Aleksander swoimi siłami nie był w stanie skutecznie przeciwstawić się Moskwie. Jedynym ratunkiem była prośba o pokój i prośba o matrymonialne rozwiązanie tego sporu. Aleksander uzyskuje zgodę Iwana III na poślubienie córki Iwana, Heleny. I tu kolejny ważny moment, na który warto zwrócić uwagę. Ten mianowicie, że zgadzając się na uforzenek, Iwan po raz pierwszy w stosunku do państwa litewskiego, później państwa polsko-litewskiego, formalnie zaczyna używać, formalnie, nie tylko nieformalnie jak do tej pory, ale formalnie zaczyna używać argumentu religijnego jako sposobu podważenia politycznego od środka swojego zachodniego rywala. A mianowicie Iwan waruje sobie prawo opieki religijnej, dopilnowania tego, by jego córka, poślubiając wielkiego księcia litewskiego, przenosząc się do Wilna na dwór wielkoksiążęcy, zachowała pełną swobodę wyznania. Oczywiście nikt tej swobodzie nie zagrażał w Wilnie w 1495 roku, kiedy brał ślub Aleksander z Heleną. Więcej było cerkwi niż kościołów katolickich. Czynnych, otwartych cerkwi oczywiście, nikt ich nie zamykał. A jednak Iwan będzie traktował sam fakt obecności swojej córki na dworze, na którym dominuje religia łacińska, jako pretekst do interwencji politycznych, jako opiekun prawosławia. Kiedy zastanawiamy się dzisiaj nad przesłaniem o pojednaniu sygnowanym przez patriarchę moskiewskiego, nie możemy nie wspomnieć tego właśnie wydarzenia, od którego zaczyna się wykorzystywanie prawosławia przez władzę polityczną moskiewską do ingerencji politycznej osłabiającej zachodnich sąsiadów.
Będzie to zresztą Moskwa wykorzystywała wielokrotnie, nie tylko przeciwko Polsce, potem także wprowadzać będzie ten element opieki nad prawosławnymi do swoich traktatów pokojowych z Turcją. Ta przerwana w 1494 roku wojna, wiadomo było, że jest tylko właśnie przygrywką do decydującej rozprawy, w której Iwan używa konsekwentnie już tytułu Gasudar Wsieja Rusi, prawda, czyli pan całej Rusi. A więc używa tytułu, którego spełnienie, realizacja oznaczało likwidację państwa litewskiego, bo Litwa składała się w 9/10 z ziem ruskich. Zgadzając się na ustępstwa terytorialne w 1494 roku, Aleksander nie mógł zgodzić się na uznanie tego tytułu. Sprawa była tymczasowo odsunięta jakby na bok. Ale w 1500 roku, korzystając z osłabienia państwa polsko-litewskiego przez prestiżowo bardzo ważną klęskę wyprawy polskiej na pokucie, na Mołdawię, na Multany, jak to się wtedy mówiło, wyprawy mołdawskiej Jana Olbrachta w 1497 roku, kiedy wydawało się, że państwo polsko-litewskie stoi u szczytu potęgi, nagle takie niepowodzenie militarne w starciu z Mołdawią, no bądź co bądź nie pierwszą potęgą na mapie Europy, to niesłychanie obniżyło prestiż Polski i opartej o Polskę Litwy w oczach wielu krajów europejskich. A więc to powiedzenie za króla Olbrachta wyginęło szlachta, choć nie było prawdziwe, wyprawa nie skończyła się taką klęską w sensie fizycznej eksterminacji swoich uczestników, ale dyplomatyczną i propagandową klęską było bardzo dużą, wykorzystaną także przez Iwana III. W sojuszu z Hanem Krymskim Iwan III mógł raz jeszcze zadać śmiertelny cios państwu litewskiemu w roku 1500, wznawiając wojnę. Han Mengigilej spustoszył Kijów, nie po raz pierwszy zresztą, a wojska Iwana zadały klęskę armii litewskiej w wielkiej bitwie nad Wiedroszą, w której do niewoli został wzięty najwybitniejszy wódz litewski, a raczej rusko-litewski tego czasu. Dziś przyznają się do niego przede wszystkim Białorusini, kniaź Konstanty Ostrogski. Ta trzyletnia wojna lat 1500-1503 przyniosła kolejna ofensywna, agresywna wojna Rosji przeciwko Litwie, przyniosła kolejne straty terytorialne dla państwa litewskiego. Sytuację zmieniła dopiero śmierć Iwana w 1505 roku. Małoletni Wasyl III wydawał się mniej groźnym przeciwnikiem, a też następuje, jak wiemy, zmiana na tronie polskim i jednoczy ponownie trony wileński i krakowski Zygmunt Stary. To wzmacnia oczywiście państwo polsko-litewskie. Próba cofnięcia w wyniku dwóch poprzednich wojen w trzeciej wojnie lat 1507-8 kończy się jednakże niepowodzeniem. W każdym razie nie przynosi żadnych zysków terytorialnych ta wojna Litwie. Istotną zmianę przynosi dopiero dyplomacja Zygmunta Starego, który pozyskał Tatarów na stronę polską po 30-paroletnim okresie odwrotnych sojuszów, co bardzo korzystnie wpłynęło na sytuację geopolityczną Polski w rywalizacji z Moskwą. W 1512 zaczyna się kolejna, najdłuższa z tych wojen. Wojna, która trwała 10 lat. Wojna o tyle warta zapamiętania, że przyniosła jedną trwałą strategiczną zmianę i jednocześnie stała się pierwszą okazją do rozważania próby rozbioru państwa polsko-litewskiego. Rozbioru, którego stronami miały stać się Moskwa i państwo zakonne, Prusy zakonne. Wcześniej jednakże zaczęła
nabierać realnych kształtów stara idea, o której mówiłem już wcześniej, sojuszu Moskwy z Habsburgami, z cesarstwem. Habsburgowie byli wciąż głównymi rywalami Jagiellonów w walce o trony w Budzie i Pradze, gdzie Jagiellonowie zasiadali już drugie pokolenie od roku 1471 w Pradze i 1490 w Budzie. Habsburgowie chcieli te trony odzyskać, uzyskać dla siebie. Stąd ta rywalizacja, która sprzyjała nawiązaniu kontaktów ponownie Wasyla III, tym razem z cesarzem Maksymilianem Habsburgiem. Układ zawarty w 1514 roku między Habsburgami a Moskwą przewidywał sojusz przeciwko Jagiellonom. Ten układ został jednakże szybko i skutecznie odwrócony przez dyplomację polską układem w Wiedniu w 1515 roku na Kongresie Wiedeńskim o 300 lat poprzedzającym ten bardziej znany Kongres Wiedeński z 1815 roku, ale także ważny, często krytykowany za to, że tam właśnie Zygmunt Stary i przedstawiciele elit jagiellońskich w Czechach i na Węgrzech zgodzili się na taką umowę z Habsburgami, że w przypadku bezpotomnej śmierci Ludwika Jagiellona, Jagiellończyka na tronach węgierskim i czeskim, Habsburgowie obejmą tam tron. W 1515 roku nikt nie mógł tego przewidzieć, że 11 lat później Ludwik zginie na polu bitwy pod Mohaczem bezpotomnie. Trudno było to sobie wyobrazić. Natomiast doraźne skutki traktatu wiedeńskiego okazały się błogosławione. Habsburgowie oderwali się od sojuszu z Moskwą. Ale sam fakt zawarcia tego sojuszu rok wcześniej pokazuje już możliwości dyplomatyczne Moskwy, państwa rosyjskiego w walce przeciwko państwu polskiemu czy polsko-litewskiemu. Moskwa zanotowała ważny strategiczny sukces w tym samym 1514 roku, zdobywając wreszcie po kolejnym z rzędu oblężeniu Smoleńsk, największą twierdzę w Europie Wschodniej. I utrzyma ten Smoleńsk Moskwa przez następnych 97 lat, aż do roku 1611. To był klucz do dominacji nad Europą Wschodnią. Moskwa przegrała jednakże w tym samym roku prestiżową bitwę w polu, bitwę pod Orszą. Bitwę, którą niezwykle umiejętnie potrafił rozpropagować dwór polski, zarówno tym słynnym obrazem, który znajduje się dzisiaj zwinięty niestety na rolce w muzeum w Olesku, w miejscu urodzenia Jana III Sobieskiego pod Lwowem, pokazującym bardzo drobiazgowo przebieg tego wspaniałego zwycięstwa pod wodzą uwolnionego wcześniej z niewoli moskiewskiej Konstantego Ostrogskiego. Zresztą jak silne wrażenie wywarło to zwycięstwo w polu nad Moskwą świadczy fakt, że do dzisiaj Białorusini świętują bitwę pod Orszą jako swoje takie ciche, nieoficjalne narodowe święto. To myśmy tam pobili Moskali, mówią narodowi Białorusini. No bo Ostrogski jest ich, prawda, jest białoruskim, można tak powiedzieć, wodzem. Więc wspominają z łezką wokół tamten triumf białoruski, jak to chcą ujmować, nad Moskwą. Jednakże tej najważniejszej straty geopolitycznej, straty Smoleńska, nie udało się już odwrócić. Cele Moskwy jednakże, jakimi było zlikwidowanie panowania litewskiego nad ziemiami ruskimi, nie zostały na szczęście osiągnięte także. W 1517 roku bowiem Moskwa zawarła układ sojuszniczy z Albrechtem Hohenzollernem, ostatnim wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, ostatnim, jak się okazało, później 8 lat. Albrecht Hohenzollern w walce o ocalenie zakonu gotów był sprzymierzyć się z Moskwą, by zadać cios Rzeczpospolitej, jeszcze nazywanej tak nieformalnie, państwu polsko-litewskiemu i wykroić na nim kawał ziemi dla siebie, dla swojego władztwa, myślał już o świeckim władztwie, by jednocześnie Litwą podzielić się z państwem moskiewskim. To był ten pierwszy projekt rosyjsko-niemieckiego, jakbyśmy to nieco tylko anachronicznie powiedzieli, rozbioru Polski z 1517 roku. Projekt, w którym inicjatorem i stroną silniejszą, tak jak w każdym następnym projekcie rozbioru, może z wyjątkiem paktu Ribbentrop-Mołotow, była strona rosyjska. To Moskwa
była sponsorem, jeśli można tak powiedzieć, Albrechta Hohenzollerna. Udzieliła mu ogromnej sumy pieniędzy na wystawienie 12 tysięcy żołnierzy. Na szczęście dla nas Albrecht był tak słaby, że pieniądze wziął, ale żołnierzy nie wystawił. Polsce udało się wojnę z zakonem toczoną wtedy jednocześnie wygrać, a z tego sojuszu moskiewsko-niemieckiego, czy moskiewsko-zakonnego, czy moskiewsko-pruskiego, jakbyśmy to chyba najwłaściwiej nazwali, nie wyszła żadna realna groźba dla Polski w tym momencie. Ta sytuacja jednakże, która ujawniła się w samej wojnie lat 1512-1522, ukazała po raz pierwszy to geopolityczne zagrożenie, jakie tworzy ofensywna Moskwa w połączeniu z zachodnimi sąsiadami państwa polskiego czy polsko-litewskiego, którzy są nastawieni na osłabienie polskiej, polsko-litewskiej potęgi. Te dylematy, te zagrożenia będą odziedziczone po 1522 roku przez następcę Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta i przez kolejnych królów elekcyjnych, którzy będą musieli borykać się z tym problemem. A o tym, jak próbowali to robić, będę starał się Państwu opowiedzieć na raz następny. W tym momencie może przerwę, prosząc o ewentualne pytania czy uwagi. Jeszcze 10 minut bardzo chętnie. Panie profesorze, ja tylko dwa zdania. Bardzo proszę. Król Litwy Mendok zostaje ochrzczony przez biskupa chełmińskiego, dominikanina zresztą, w roku 1253, jak dobrze pamiętam, tak. 51 król. Myśmy byli tacy wielcy, że wielkie państwo litewskie mogło mieć tylko księcia, a mała korona króla. Ponieśliśmy konsekwencje do dzisiaj i zapomnieliśmy, że Litwa była wcześniej już ochrzczona i nazwaliśmy, że myśmy ochrzcili Litwę. Co też było prawdą, ale nie do końca. No, to ciekawa odpowiedź. Oczywiście. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Mendok przyjął chrzest ze względów politycznych, podobnie oczywiście jak zresztą zrobił to później Jagiełło, ale jak wiemy, także ze względów politycznych ten chrzest porzucił, wrócił do pogaństwa, bo straciłby oparcie w swoich elitach. Także można powiedzieć, ochrzcił się, ale chrzest się nie przyjął. Dopiero na trwałe jednak ten chrzest przyjął się wskutek wielo już pokoleniowego oddziaływania najpierw chrześcijaństwa w obrządku prawosławnym, no bo stopniowo prawosławizowały się elity litewskie, a ostatecznie długotrwała praca kulturowa. Nie było elit wykształconych łacińskich, które by utrwaliły w połowie XIII wieku efekty tego chrztu księcia Mendoga, a były one już gotowe dzięki wspomnianemu przeze mnie Uniwersytetowi Krakowskiemu w końcu wieku XIV czy na początku XV. Tak sądzę, że taka była różnica. No ale różnica to Mieszko pierwszy. Ale bardzo dziękuję za przypomnienie tego faktu. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma, to ja ogromnie dziękuję Państwu za cierpliwość i zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo.